Dziś pracują na przedłużonych paznokciach flexi-żelem, przy naturalnych nie zapomnij po zmatowieniu płytki na użyć primera i bazy. Do jesiennej kreacji wybrałam piękny, kakaowy, nudziakowy brąz o numerze 66. Chciałam, aby dobrze komponował się z marmurem i złotem, nie tracąc przy tym nutki elegancji. Lakier nakładam powoli, bardzo delikatnie, aby nie zalał mi skórek, ale też zbytnio od nich nie odstawał. Jak widać, kolor jest pięknie napigmentowany, przy czym nie jest zbyt gęsty. To daje możliwość lepszej operacji przy skórkach i utworzenia równego łuku. Specjalnie wykonuję ruch drgania ręką, aby pędzelek dotarł wszędzie idealnie. W ten sposób pokrywam hybrydą wszystkie paznokcie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak przedłużam pazurki flexi-żelem lub uzupełniam je, zapraszam do linków w opisie pod filmem. Po uzyskaniu idealnego krycia wkładam pazurki do lampy UV na 120 sekund lub LED na 40 sekund. Jeśli krycie jest zbyt słabe, pokrywamy paznokcie drugi raz lakierem. Kolejnym etapem jest nałożenie Shiny Top Coatu na wszystkie brązowe pazurki. Pamiętamy, aby nie dociągać zbytnio topu do skórek, żeby ich nie zalał, po czym wkładamy do lampy UV na 120 sekund lub LED na 40 sekund. Na dwa ostatnie paznokcie nakładam śnieżną biel i tu niestety pobrudziłam trochę skórki, ale ważne, żeby ich nie zalać, wtedy przy kolejnych myciach rąk te plamki ze skórek zejdą. Na drugiej ręce mam tylko jeden marmurek i złoto, tu będą dwa marmurki. Po wszystkim utrwalamy pierwszą warstwę w lampie UV 120 sekund lub LED 40. Teraz nakładam drugą warstwę lakieru hybrydowego i tu uwaga, uwaga, należy pamiętać, aby nie utwardzać tej warstwy w lampie, bo to na niej będziemy pracować i tworzyć marmurki. Na specjalną paletę do mieszania kolorów nakładam dwa kolory, które pomogą uzyskać wzór. Jest to jedynie czerń i biel. Nalewam troszkę liquidu do pojemnika, może też być alkohol. I małym, bardzo cienkim pędzelkiem mieszam dwa kolory w ciemną szarość i tworzę na bieli czarne paski. W międzyczasie maczam pędzel w liquidzie i poprawiam paski, wtedy one pięknie się rozmywają i tutaj mamy szczęście, bo marmur nie jest dokładny, więc nie musimy się starać, rozmywamy wszystkie brzegi, aby nie było żadnych kresek. Trochę to trwa, ale efekt jest piękny, bardzo fajnie się pracuje na takiej mokrej, nieutrwalonej hybrydzie, ponieważ wszystko się ładnie stapia. Na rozmytym marmurku kreślam wzory ciemniejszym kolorem, ponieważ marmur ma takie ciemniejsze przejścia. Potem znowu to wszystko lekko rozmywam. Dla ułatwienia, jeśli nie jesteś w stanie wykonać własnej faktury, możesz sobie wyszukać fragmentu marmuru w internecie i spróbować go odwzorować na paznokciu. Oh.
To samo wykonałam na drugim paznokciu, tym razem jak widać idzie mi to sprawniej i szybciej, więc pamiętaj, trening czyni mistrza, jak wykonasz 10 takich paznokci, to kolejne będą ci szły jak burza. Jednak tej warstwy jeszcze nie będę utrwalać w lampie. Następnym krokiem jest nałożenie złotego paska. O wiele lepiej sprawdzi się tu jakaś złota tasiemka lub złoty papier, jednak ja w domu posiadałam tylko szlak metal. Jest to tańsza imitacja płatków złota, tylko bez karatów. Obydwie wersje kupicie w dobrych sklepach plastycznych. Obecnie złoto jest używane w wielu makijażach i zdobieniu paznokci. Wycinam z niego mały paseczek nożyczkami, który z łatwością przykleja się do mokrego paznokcia, ponieważ jest bardzo, bardzo lekki i cienki. Ten sam wzór tworzę na drugim, lekko przesuwam go patyczkiem i wszystko utwardzam w lampie UV przez 120 sekund lub LED 40. Czas na utrwalanie i rozświetlanie wszystkiego shiny topem. Maluję resztę paznokci, co też będzie chroniło nałożone płatki złota i wszystko utwardzam w lampie UV przez 120 sekund lub LED 40. Pamiętamy, że hybryda odciąga wodę, więc nawilżamy skórki olejkiem, który szybko je nawilży, przez co skórki nie będą się odrywać, a paznokcie na długi czas pozostaną schludne i eleganckie. Oczywiście wszystkie produkty znajdziesz w opisie pod filmem i zapraszam Cię również na mojego Instagrama, na którym znajdziesz więcej paznokciowych stylizacji. Po nawilżeniu paznokci dłonie wyglądają pięknie i świeżo, a teraz zapraszam do oglądnięcia efektu końcowego i pozostawienia po sobie śladu w komentarzu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia!